Czym jest dekantacja wina? Jak ją robić? Kiedy? I po co? Dekantacja to jeden z najciekawszych winnych ceremoniałów, wprawiający często w osłupienie mniej doświadczonych gości restauracji, kiedy to kelner zjawia się z pomocnikiem, z koszyczkiem, ze świeczką, z jakimś takim dziwnym wazonem i zaczyna swoje czary-mary, serwuje wino w nieoczywisty sposób. Co to w ogóle jest? Po co się to robi? Kiedy się to robi? I jak się to robi? Zaraz Wam wytłumaczę. Główne powody dekantacji są dwa. Pierwszy to jest usunięcie osadu. Dekantacja znaczy po prostu zlanie snad osadu. Jeżeli mamy wino, w którym podejrzewamy, że jest osad, a ja na przykład tutaj mam dobrze zbudowane czerwone wino z rocznika 2010, podejrzewam, że ten osad tam jest, a niekoniecznie chcę, żeby moi goście mieli go w kieliszkach, wówczas przelanie wina do karafki, delikatne przelanie wina, rozwiązuje ten problem. Drugi powód to napowietrzanie wina. Temat prawie tak tajemniczy jak słynne przegryzanie się sałatki. Dobra, może nie aż tak tajemniczy. Po prostu kontakt z tlenem w przypadku niektórych win może znacząco zwiększyć nam przyjemność z ich konsumpcji. W przypadku win intensywnych, złożonych, dojrzewających w dębowych beczkach, dojrzewających dalej w butelkach, ten pierwszy kontakt z tlenem pomaga usunąć niechciane aromaty, które gdzieś tam mogą być, a uwypuklić te atrakcyjne, głębiej w ich wnętrzu schowane. Pomoże złagodzić taniny i zwiększyć pijalność w przypadku win zbyt szorstkich. Jakie wina dekantować? No to jest osadem, to na pewno. Dojrzewające wina? Na pewno. Intensywne, czerwone, dobrze zbudowane młode wina? Na pewno. Starsze, złożone szampany? Kontrowersyjne? Ale czemu nie? Tylko uwaga na uciekające bąbelki. A co w przypadku lekkich młodych win? Co w przypadku win białych? No tutaj sprawa nie jest oczywista. Generalnie można i w większości przypadków lekkie napowietrzenie też może takim winom pomóc się otworzyć, no a może też im po prostu nie zaszkodzić. No pytanie też, jak długo będziecie trzymać te wino w karafce przed spożyciem, bo od pewnego momentu, w przypadku takich win raczej dość wcześnie, no to utlenianie, które tutaj zachodzi, gra już na naszą niekorzyść. Więc w przypadku takiego młodziutkiego, świeżego, strzelistego Sauvignon Blanc, gdzie ta właśnie świeżość owocu jest jego największym atutem, odpuściłbym tą dekantację. Natomiast takie trochę lepiej zbudowane, beczkowane Chardonnay z Kalifornii, czemu nie? Może się ładnie nam otworzyć w karafce. Jak dekantować? Pokażę Wam teraz, jak zaskoczyć gości i w domowym zaciszu zdekantować butelkę wina przed podaniem na stół. Mamy tutaj już butelkę wina, którą wybrałem, od stanu, co jest bardzo ważne. Jeżeli przechowujecie wina w pozycji leżącej, a mam nadzieję, że tak przechowujecie wina, to przed podaniem jego na stół musi ono w takiej pozycji dobrych kilka godzin odstać, żeby cały osad zebrał się tutaj na dnie butelki. W filmikach z sommelierami, jak piszecie dekantacja, to możecie zastać inny obrazek, czyli taki wózeczek z koszyczkiem, z winem leżącym w ten sposób, tak jak było leżakowane. Wtedy pomijamy ten etap, no ale zakładam, że w domu nie macie koszyczków i wózków kelnerskich, więc będziemy dekantować wino na stojąco. W tamtych filmikach też możecie zobaczyć taki atrybut sommelierski, czyli świeczkę, dlatego że potrzebujemy źródła światła, ale my skupiamy się na warunkach domowych, także pójdziemy z duchem czasu i użyjemy latarki z telefonu. Do dekantacji lepiej jest zdjąć całą koszulkę zakrywającą korek. Po prostu będziemy widzieć, czy na szyjce butelki pojawia się już osad. Korek wyjęty, w następnym kroku dobrym pomysłem jest tak zwane zaszczepienie dekantera, czyli delikatne oczyszczenie go za pomocą wina, które będziemy pili. Dekanter generalnie, zobaczcie na jego kształt, jego jest dosyć ciężko umyć, ciężko go wypłukać. Tam w środku mogą być też jakieś zapachy, których nie chcemy, żeby zaburzyły naturalny zapach naszego wina. Dlatego odrobina wina wcześniej załatwi sprawę. Bardzo delikatnie nalewamy odrobinę wina do kieliszka, tak żeby nie zburzyć osadu. A następnie przelewamy do naszego dekantera. Kilka ruchów i wylewamy. W karafce, w dekanterze nie ma już żadnych aromatów poza winnymi i możemy przejść do dekantacji właściwej. Prawa, lewa ręka, w zależności, któroręcznie jesteście. I nad źródłem światła, tak żeby widzieć po prostu je przechodzące przez szyjkę butelki, a co za tym idzie widzieć pojawiający się osad, przelewamy je delikatnie do naszego dekantera.
I kiedy widzimy pojawiający się osad, to znak, że dekantację należy kończyć. I już, i wino zdekantowane. I takie to proste, i goście oczarowani. Wino staje nam się coraz lepsze. Voilà!